Zatrzymaj nagrywanie. Przycisk. Głośność powiadam. Pierwszy raz w Algim, odkąd jestem w Polsce. Tak, dokładnie. I muszę powiedzieć wam, że już coś ciekawego zobaczyłem. Chcę wam zaproponować Aldika dzięki temu, bo tu jest transporter chyba, to ma mówić, że kuwetę, transporter dla kota. Nie wiem w jakim kolorze, ale powiedział, że 40 zł, więc to nie jest dużo. Więc pozwólcie, że się przejdziemy, ja se pomacam, a wy se pooglądacie. Oj, przepraszam, nie tak miało być. Tak. Tu są jakieś kwiatki ogólnie. No, tu dalej, co tu jeszcze było? A tu jest jakiś kajak za 1200 zł, że można jako deska stać, można se pływać. Słyszeliście? Dobra. To jest, patrzę. Tak, to jest transporter stanowczy. Ale niedrogo, naprawdę niedrogo. Nie wiem, co tu jest. Wiadro do mopa. Nawet jest sympatycznie, bo... A to zostawię ten wózek. Bo leci muzyczka, podobnie sympatycznie jak w Lidlu. Także już mi się podoba. Wszystko jest w kartonach, więc też sobie nie za bardzo pomacam. To jakaś maszyna do czegoś. Tomi, jesteś? Parasolka. No proszę, jakby ktoś chciał parasolki też. No. Duży wybór różnych rzeczy, muszę powiedzieć. Tu są dywaniki chyba samochodowe, nawet tutaj są. Jakie widać? Nie wiem, ale... Nie wiem. Tak, to są samochodowe. O, taki na przykład dywanik. Mhm. Nie wiem, gdzie jest Tomek, bo przez to też nie wiemy, jakie ceny. Poczekajcie, zobaczę, bo jakiś chyba plecak, torba. Tak, to jest torba. Dobra. Tomku! O, jakie ceny te poduszki są? Co? A, myśmy kupowali, dobra, biedące. Dobra, to nie. Co patrzysz? Co to jest? To? Co to jest? Tam, co to jest? Tomek? O, co tam podziwiasz? Tu mamy takie... Nie wiem, czy to jest nawet... Nie wiem, czy to jest w ogóle z czymś... tutaj coś takiego. Ale niestety... Nie wiem, co to jest. Pojemniczki. O, fajny pojemniczek taki. Może być nawet o, na wodę dla psa, żeby wlać mu potem i potem mu dać, czy jedzenie jakieś. Czy na kan... O. A to już w tym w akcjonie wolę kupić. Dobra. Tu taki plecak. Ala skórzany, torba. Torba skórzana. Nie, to samo. Dobra. Tu na górze takie coś macie. O, Świece. O, świece takie bardzo na prezent komuś. Fajna sprawa. Tomek! Gdzieś poszedł. A, to jest taka jakby lampka, że na baterię to się tak wiesza po prostu i to jest jakiś kształt tam, czy kolor ma. Dobra. Ogrodowe rzeczy. No to już wiem, co to jest. To jest do cięcia chyba drzewa. Gałęzi, ale jakie grube, jakie masywne. Wow. Szlauf ogrodowy.
Dobrze macam? To jest chyba... To jest krzesło ogrodowe, tu, tu wam nie pokażę, nie zajrzycie, bo to jest krzesło ogrodowe typowo. Także, no. Boże, tu dużo się chodzi, długo. Tak, to jest, ciekawy nawet, ogrodowy taki do siedzenia, no. Wow, coś dużego, ale nie wiem, co to jest. Poduszki na leżaki. Zaraz wam pokażę. Coś takiego. Nawet długie, to jest nawet... Nawet wiecie co? Patrzcie. Hop! To jest nawet mojej wysokości. Także na taką leżankę właśnie fajna sprawa, nie? W takim kolorze, nie? Na przykład. Nie wiem, czy są jeszcze inne kolory. Dobra. Odkładam. Fajny sklep, tylko ciekawe, czy to się kalkuluje. No jedne rzeczy się kalkuluje, drugie się nie kalkuluje, wiadomo, nie? Tu coś, nie wiem, co to jest, to nie pomogę. Tu wyżej nic nie ma. Dobra. Tu coś zamknięte. Mam nadzieję, że w ogóle widać. Zresztą jak coś źle wyjdzie, to najwyżej nie. Aha, saszetka z czymś. Z czym ta saszetka jest? No nie wiem. Zaraz zobaczę, spróbuję. Hop. Hop. Może zobaczę. To są chyba... Nie wiem, wygląda jak wielki grzebień. Nie wiem, co to jest. Nie, dalej go otworzyć nie mogę. Nie wiem, kochani. Coś gumowego tu jest w ogóle. Nie wiem, no wiecie co? Śmieszna sprawa. Aż się Tomka zapytał. Wezmę. Dobra, nie będę brał z sobą. No śmieszna rzecz, jakieś takie futrale. No koszule. To ma taki dziwny materiał. Śmieszna sprawa. Nie wiem, co to jest, ale śmieszne. Tutaj na górze... Aha, coś jest z drewna, chyba taki stolik czy coś tu będzie, tak naprawdę. Aha. Dobra. No i tu trochę ciuchów. Spodnie, o, czekajcie, zobaczę. O, jestem... No nie, za wielki jak na mnie, bez przesady. Ale nawet... Aha, krótkie spodenki, nawet fajne. Fajne... Nawet jeżeli nie są za ładne, to przy domu sobie chodzić, czy do sklepu tylko zajść. Mają nawet kieszonki u dołu. No i tu. Aha, klapeczki damskie. No proszę. Te spodenki, myślę, nawet zastanowię sobie, ale nie dzisiaj. Adidasy. Tada. Zapewne damskie. Tak wyglądają z tyłu. Troszkę
na rozwalane. Te chyba są inne. Także jak coś, to polecam do Aldika. Jak się buciki podobają. Skruszyty. O! Nawet hymn mamy, kochani. Posłuchajcie z bliska. Jaki piękny dźwięk, zobaczcie. Czy nie ładnie gram? Słuchajcie, może takie intro bym zrobił do siebie na kanał, ktoś by mi pomógł do krecika i właśnie to było mega, tylko na moim keyboardzie by trzeba było, podoba mi się. Teraz się mi filmuje. Nie, tylko głowę, kawałek. A, nie szkodzi, to jest najmniej ważne. Tak, a po co mój słodki pyszczek mają nagrywać? Ile kosztuje taka zabaweczka dla dzieci? A co to jest? Fajna. Deska. Jakbyś byś tak... Ciu. Kocham Aldika. Drugie masz to samo tutaj. No wiem. Ile kosztuje? Zabawka? 80 zł. Fajna dla takiej dzieciaczka, która ma nie wiem, między 7 a roczek bym powiedział, bo to nie jest ciekawa zabawka. A taki mroczek, który będzie sobie paluszkami robił, to fajna, przy okazji usypiająca. Patrz. Znaczy to nie uśpi dziecko? Już maluszkowi takie puszczać. No mega słodkie. Idziemy dalej, kochani, idziemy dalej. Tu oczywiście są klapeczki, tu są różne zabaweczki, też takie grabeczki. To wszystko może takie dzieciaczków między tu akurat roczek do półtora roku. Nie no, słodko. I ta muzyczka, co leci w tle, słychać po cichutku. No to muszę powiedzieć, Aldi, dziękuję za to, że relaksujesz mojego klienta. Wszystko? Gdzie tu jest? Deska! Deska! Wow! Przesuniesz mnie? Dobra. To tu się, zanim na niej staniesz, to przesuń się tutaj. Nie, nie. Przesuń nie się bliżej. Przesuń się bliżej. No. Tak. Nie, to na, to, dla nie dzieci, na tej co? Nodze powinien stanąć. To jest dla dzieci chyba, co małych. To jest dla dzieci, to jest dla dorosłych, bo to jest... Bo to, nie, to jest dla dorosłych. Nie, nie dla mnie. O cholera. Nie ma plecy. Trzymaj się. Dobra. Dobra, dobra. Nie wygłupiaj się, bo jeszcze... Nie. Pojedziesz zaraz. Się połamał. Ale chyba przyjechałem, słuchajcie, pierwszy raz od desce jechałem. Daj mi to. Fajno, może byś nauczył jeździć. Nie, kolana mam słabe. Ile kosztuje tego deska? Fajna sprawa. 189.
No proszę. Super, dziękuję. Co ciekawego jeszcze jest? I to było krecik na deskorolce. Waldim. To coś dla dzieci też małych, zaraz zobaczymy, poczekajcie, teraz wam pokażę. Coś takiego dwalatka chyba, tak, dla takiego roczniaka. No proszę, jaki słodziutki rowereczek. No, w sam raz tak roczek z kawałkiem. No, sam bym swoim dziecku kupił takie coś. Co tu jest? Aha, mamku. Jak jeszcze taki ten, na zakupy, torba. O, na pewno sobie mamy takie coś fajne by było. No plecak taki, te zakupy. No to dzieci jest. Aha, bo różowe, tak? Plecak kosztuje 80. Aha, okej, rozumiem. To są kuski do tych. Idź, sztuczna żywa. Żywe, tak? Chyba tak. Tomek, to jest sztuczne czy żywe te kwiaty? Żywe. O. No proszę, widzicie, jak macie kwiatki gdzieś na jakąś uroczystość pójść, kochani. A. Wózek jest z drugiej strony. A co tu jest, Tomi? Co z tym kartonie? Takie rozpadające jakby klocki dla... Taki duży karton? Znaczy są jakieś z przeszkodami. Klocki? Znaczy z przeszkodami. Takie klocki się ustawia z przeszkodami. Dziecko musi przejść z jednej strony na drugą. No i ciekawe nawet. A tu? Ten pływający. Co? To co nie mówię, że to się było. Aha. Widać ją? Desko kaja. Widać? Tak. No i dobrze. Może być i kajak, jak i deska. I cena kosztuje... No, no, fajny bajerek. Także... Kochani, Aldi jest dla was. Polecam, polecam. Hop. Dobra, idziemy do kasy? Nie, tego już nie polecam. Pauza, pauza, przycisk. Głośność, powiadomienie. Ale co tam jest? Milord. Ach. Och, milord. Milordzie, ja nie chciałam. Co się z panem stało? Ja nie chciała. Rozbawić was w Aldiku. No tak, popatrz pan. No, smatry, smatry. No, jeszcze raz. La, 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 la. No i kochani, byliśmy na starość wiśni, starowieśni. Jakoś tak nawet pani ciężko było tą ulicę powiedzieć, ponieważ tak naprawdę... Ponieważ dziwna nazwa, naprawdę ciężka, jeszcze dla obcokrajowca, no to ja bardzo dziękuję. Kochani, pozdrawiam takim was razem, naprawdę sympatyczne rzeczy, a ta zabaweczka mnie mega rozbawiła. Także polecam dla dzieciaczków, tak jak powiedziałem już wcześniej. A my sobie słuchamy muzyki. Jest taki sobie, lubisz to? Pa, pa. Pauza, przycisk. Głośność, powiadomienie, 0%. Jeszcze chwilę z nami jedźcie. Zrób głośniej. Głośniej. Za moich zwariowanych znajomych, za normalne życie.
to przynajmniej mnie lubią. Mamo, chwalę się. Nie no, Irysiu Barsz mnie lubi. Parę osób też mnie jeszcze lubi z kota i nie tylko. Barmani mi lubią. Przemo, pozdro. Barman Łukasz, Natala, pozdro. Druga Natala, pozdro. Westside, pozdro. Tak się bawię na trzeźwo. I wszyscy pozdro. Musiałam ciszyć, bo wiesz co, nie chcę nas w radzie, żeby było słuchać, bo może... Zatrzymaj, nagry, pauza, przycisk. Może, zaś ci wyjaśnię. Zatrzymaj, pauza, przycisk. A tak pauza, usłyszycie przycisk. Powitanie psów. Głośność powiadomienia. Uchwyt panelu przy krawędzi. Dwukrotne dotknięcie włącz. Co się stało? Maja! Słyszycie to? No, chodź, idź po nie, idź. No coś nie chce być, cicho. Zawsze to drze pysk na całą okolicę. Żeby lekret nie... Masz klucz od bramki? Mam, żeby lekret nie myślał, że tylko jego pies tak się drze po prostu, piszczy, też ma owczarka. Sama jest psychiczna. Ale coś dzisiaj... Czekaj. Nie skakać, nie skakać. Nie, kochani, dobra, ja kończę. Dobra, bo i tak coś nie piszczą. Właśnie. Pauza, także, przycisk. Pa, kochani. Ja chciałem pokazać nasze powitanie, a one były jakoś tym razem beznadziejne. A w ogóle pada jeszcze deszcz. Pa! Ostatek ran startowy, przycisk.